Może kilka elementów uzupełnienia, co się wydarzyło przez ostatnie 12 czy 15 lat. Nastąpiły tak naprawdę dwie duże rzeczy. Pierwsze to są zmiany technologiczne, a drugie to są zmiany regulacyjne. I teraz oczywiście można się obrażać, prowadzić dyskusję, w jakim kierunku świat idzie, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Natomiast zarówno nasi sojusznicy, jak i organizacje międzynarodowe, w których jesteśmy, narzucają pewien rytm pracy czy planowania też naszej, nazwijmy to, gospodarki. No bo oczywiście możemy protestować, zastanawiać się, jak to zmanewrować, ale to, że te regulacje następują za granicą, spowodowało też to, i w ogóle na świecie spowodowało to, o czym też mówił pan Mocnik, że technologie, że mamy bardzo duży postęp technologii alternatywny do źródeł konwencjonalnych. Szczególnie pod uwagę, jeżeli weźmiemy oddziaływanie na środowisko różnych technologii konwencjonalnych, to wszystkie alternatywy, szczególnie odnawialne, a pewnie za chwilę do tego dołączy także zielony wodór, uzupełnią tą zmianę. I to jest zmiana technologiczna. Czyli mamy przez te ostatnie 12-15 lat takie dwa bardzo silne impulsy, które jak zadziałały razem, to powodują też do bardzo mocnego obniżenia kosztów alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, podróżowania w stosunku do tego, co znaliśmy przez ostatnie 60, 70, 100 lat. Więc ta zmiana następuje tu i teraz i też jesteśmy jakąś częścią tego. Teraz specjalnie powiedziałem o 12-15 latach, bo to jest też okres, kiedy ja zawodowo się zajmuję energetyką. Powiem Państwu, i to jest zła wiadomość, już politycy wyszli, czy jeszcze są nacji politycy? Są politycy. To mam złą wiadomość dla Państwa, szczególnie polityków, bo w energetyce krótka perspektywa to jest właśnie te 10-15 lat. I to jest dłużej niż kadencja dowolnego prezydenta, pojedyncza kadencja, czy nawet podwójna, radnego, tak? To są krótkie okresy, to są krótkie, żeby tym lotniskowcem czy tankowcem zawrócić, to są krótkie okresy, jeżeli chodzi o procesy biznesowe, społeczne. Więc tak naprawdę istotne jest to, żeby te decyzje były jakby rozsądnie podejmowane. Bo oczywiście inna jest trochę perspektywa, o czym zaraz będziemy rozmawiać, mieszkańców Bełchatowa, czy Konina, czy Turowa, też ostatnio byłem w Turowie. Różna, inna jest perspektywa też reszty naszej gospodarki. Tylko na końcu w efekcie tych impulsów, o których mówiłem, jest też bardzo istotny bodziec gospodarczy do zmiany technologicznej. I całe zaznaczenie, zresztą to widać w badaniach też, bardzo mocno zmieniła się opinia publiczna przez ostatnie 5-6 lat. Właśnie w kierunku, tu padło o zielonym śladzie w produkcji, ale bardzo mocno się w wielu innych kwestiach smogu, elektrycznego transportu, czy zielonego transportu, czy nawet kolej zaczyna się transformować. Ja jestem w takim formacie, w którym wszystkie spółki kolejowe, i takie prywatne, i nieprywatne, występują, i oni wszyscy tak samo do tego podchodzą. Więc można się oczywiście na różne rzeczy obrażać, ale ten proces, jakby doświadczamy go. Więc na te wszystkie elementy, które wpływają też na naszą konkurencyjność, czy konkurencyjność naszej gospodarki, no, strasznie ważne jest, żebyśmy brali pod uwagę też interes gospodarki Polski jako takiej. No i Bełchatów zajmuje tutaj istotne miejsce i teraz przekornie trochę powiem, znaczy nie jeżeli chodzi o pracowników kopalni, czy elektrowni, czy mieszkańców, tylko o funkcję, którą spełnia elektrownia i te 5,5 tak, tysiąca megawatów mocy zainstalowanej jest istotnym elementem naszego miksu. No i jeszcze przez lata będzie, więc mądre, to jest taki apel może do polityków raczej w Warszawie, nie tutaj, ale mądre podejście do tego, wykorzystanie wszystkich tych szans na pewno jest istotnym elementem tworzenia polityki, ale polityki tak jak po angielsku, po amerykańsku, to jest policy. To musi być mądrze zaprojektowane. I teraz jeszcze jakby zrobię mostek do tego, co powiedziałem na początku, te 12-15 lat. To jest krótki okres w energetyce.
takie decyzje jak przyszłość elektrowni czy kopalni, czy odkrywka w Złoczewie, to są decyzje, które trzeba podjąć w tym roku czy w następnym. Dlatego, że tak jak tu z panem Ryszardem z Solidarności przed chwilą rozmawialiśmy przed przerwie, to są właśnie krótkie okresy inwestycyjne. Taka jest rzeczywistość. Więc powiem, bo właśnie na co dzień funkcjonujemy z Warszawy, no tu się do wyborów prezydenckich nic nie wydarzy. To mogę tak może nawet nie off the record powiedzieć i to jakby rozumiem, się wszyscy zgadzają. I tutaj nie ma sporu. Natomiast powinien być konsensus. Po prostu polityczny konsensus na ten temat. Dlatego, że każda duża zmiana wymaga tak naprawdę współpracy. Czy w Danii, czy w Szwecji tego typu konsensus wszystkich sił politycznych jest. I to jakby jest dla dobra lokalnej społeczności, ale też dobra całej reszty gospodarki, bo dzisiaj to jeszcze może nikt tego nie zauważa, ale jeżeli nie wiem, ETS zostanie jeszcze głębiej zreformowany albo pogłębiony, czy wykorzystane wszystkie elementy, które tam są już zaplanowane, to nagle się okaże, że wszyscy Polacy będą wiedzieli, gdzie jest Bełchatów i będą pomstować, że tam energia jest stamtąd droga na przykład. Ale więc jakby te wszystkie elementy działają razem i powinny być brane pod uwagę.